Oto pierwszy bohater ekstremalnej dekompozycji. Pewnego dnia, jak wróciłem, zastałem pod drzwiami coś takiego, nawet z fajną adnotacją. A że mój stosunek do telewizji jest taki, jaki jest, nie omieszkałem sprawdzić, co jest w telewizorze. Oczywiście bez jego włączania. Czegoż mogłem się spodziewać po odkręceniu śrub i usunięciu osłon? Jak widać, tony kurzu, który trzeba najpierw usunąć. Jak już zakończyłem wstępną walkę z odkurzaczem, można było zabrać się do wstępnego rozkładania modułów wewnętrznych. Wyjąłem płytę główną, płytkę sterującą działami elektronowymi, zdjąłem kołpak anody kineskopu i zabrałem obydwa głośniki. Teraz można spojrzeć, jakie skarby skrywa nasz bohater. Tu widzimy trafopowielacz zasilający kineskop, czyli wyśmienite urządzenie do zabawy z wysokimi napięciami, iskrami oraz robienia sobie lub komuś kuku. Tu główny zasilacz plus transformator najprawdopodobniej do trybu standby, czyli masa bardzo przydatnych elementów pojemnościowych, zabezpieczających i oporników dużej mocy. Tu najprawdopodobniej główny mikrokontroler lub procesor obrazu, a obok pamięć z firmwarem urządzenia. Może mikrokontroler do czegoś się przyda, ale pamięci ROM nie ma sensu wylutowywać. Tutaj mamy wzmacniacz audio oraz szereg gniazd z panela przedniego. Po drugiej stronie przyciski, główny wyłącznik, odbiornik podczerwieni pilota oraz dioda sygnalizacyjna i filtr przeciwzakłóceniowy. Z tyłu z kolei głowica wielkiej częstotliwości, gniazda audio Cinch, złącza Euro, a bliżej środka najprawdopodobniej dekoder teletekstu. Chyba najmniej przydatna dla mnie część, ale co tam dla praktyki mogę wylutować. Obok trafopowielacza jest jeszcze taka płytka, która była podłączona do cewek odchylających oraz do tak zwanego degaussu, czyli cewki rozmagnesowującej kineskop. To dekompozycję czas rozpocząć.
A to efekt tej pracy. Jest trochę gniazd cinch, wyłączniki, przyciski, bezpieczniki, dławiki, transformatory, jeden przekaźnik, dwa głośniki, trochę diod prostowliczych oraz mostek, kilka rezonatorów kwarcowych, sporo rezystorów, kondensatorów elektrolitycznych, tranzystorów i innych układów scalonych. I jeszcze na koniec, tak pro forma, sprawdźmy, czy wymontowane elementy są sprawne. Bardzo dobrze, że wykonałem tą czynność, bo okazało się, że napis na telewizorze nie pokrywał się z prawdą. Ten telewizor na pewno by nie zadziałał. Spora część kondensatorów nie trzymała parametrów, w tym kondensatory stałe, elektrolitów praktycznie żadnych nie odłożyłem do pudełek z częściami nadającymi się do dalszego wykorzystania. Prezentowany kondensator, który na druku ma zadeklarowaną pojemność 470 nanofaradów, według miernika ma 100 nanofaradów. Tranzystor mocy, który sterował cewką trafopowielacza, też był zepsuty. Było przebite złącze baza-emiter i jestem na 100% pewien, że proces wylutowywania z pewnością go nie uszkodził. Także ten ktoś, kto zostawił ten telewizor pod moimi drzwiami, z pewnością chciał, abym miał troszeczkę rozrywki.